na ile? Chyba 6 części. Jest 6 frakcji. I możemy wybrać jedną z dowolnych frakcji. No, nie wiem, możecie również. Jest dużo gameplay przecież z tej gry. Plusem tej gry jest na przykład to, że można własne umiejętności rozdawać. A tworzyć postać możemy pod każdym kątem. Mamy na przykład kilka wyborów oczywiście. Daje to nam na początku inne zdolności. Jest taka strona, jest opisane co to nam da po wybraniu. Na przykład takie opcje, że zostaniemy, a właściwie że zostajemy na przykład uczonym czy kimś tam, nie? Chociaż opis ten należy do zwykłego mod and blade. Już warband jest to, może ja bym to nazwał modyfikacją zwykłego, ponieważ twórcy gry poprawili w tym grafikę, poprawili z tego co czytałem możliwość rozmowy, jest dużo bardziej rozbudowana możliwość rozmowy na przykład z innymi osobami, tam królami, książętami, innymi ludźmi po prostu, możemy to nazwać. O, fajny łuk. Mówię wam, nie grałem w podstawę, nie mogę sam to określić, ale polecam, naprawdę wam polecam tą grę. Jest wciąga, no, można w nią grać na bardzo długo godzin starczy. Na bardzo długo godzin starczy, źle to nazwałem. Łuk wymieniłem. Na pewno? Tak. No nie, no wiem, miksura, Jezu, dureń ze mnie. Na iluś miejsca na dysku. Już naprawdę mało zostaje jeszcze. Pokonamy i zmieniamy partycję. Nie jest na linii. Nie mogę go trafić, niby się chowa za budynkiem czy za czymś. A ja nie mogę trafić w typa. Oczywiście zapomniałem dodać, że pet leveluje dużo szybciej od nas. Jego exp wnosi tak jakby 3 razy więcej od tego, co my zdobywamy. Nawet więcej, 5. O, widzicie? Do paska i nie wiem. Ajajaj, jeszcze jeden. Gdzie on jest? O, jest tam. Dobra, idę zmienić partycję, zaraz się widzimy.